Oliver Pochwat to jest temat dnia w TVMN i tradycyjnie na początku, zanim przedstawię mojego gościa, zwracam się do Was z uprzejmą prośbą. Jeżeli cenicie sobie naszą pracę, wyznajecie podobne wartości albo po prostu podoba Wam się to, co robimy, to cóż mogę więcej powiedzieć? Tutaj jest numer konta. Dzisiaj moim Państwa gościem jest pan dr Artur Bartoszewicz. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie doktorze, kilka dni temu na platformie X pojawił się film, na którym widać grupę pijanej, naćpanej młodzieży, która wchodzi w konfrontację z polskimi żołnierzami. W kierunku naszych żołnierzy lecą słowa powszechnie uważane za wulgarne. Pojawiły się informacje również o tym, że nasi żołnierze zostali oblani piwem, zostali opluci. Zanim z panem doktorem porozmawiam na ten temat, bardzo proszę o pokazanie tych materiałów moim widzom. Bardzo proszę. Wchodzić! Ej, góra! Pozdrów Facebooka! Jebać mur! Jebać mur! Jebać mur! Wypierdalać! Co to cię? Opierdalę! Co to chodziło? Wypierdalaj! Jebać psa! Jebać mur! Jebać psa! Jebać mur! Jebać psa! Jebać mur! Jebać mur! Panie doktorze, no właśnie widzieliśmy materiały z naszej granicy polsko-białoruskiej. Ja zastanawiam się, czy my powinniśmy jeszcze rozpatrywać naszą ojczyznę jako poważne państwo, które zabiera funkcjonariuszom wszelkie mechanizmy do obrony. Znaczy, to jest to, co widzieliśmy, to jest wstyd i hańba. Wstyd i hańba, która poniża żołnierzy. To nie jest młodzież, to jakaś grupa prostytutek, nie wiem kto, co to jest za towarzystwo. Aktywiści. Nie, znaczy ja nie rozumiem takiego pojęcia aktywiści. W czym aktywiści? Wie pan, ja zachowania... też tego nie rozumiem, ale takie pojawiły się informacje, że to są jacyś aktywiści i tam jakieś to wesele można było wszystkich aktywistek. Wszystko można wszystko nazwać, tylko to jest zachowanie, skojarzenie dla mnie tylko jedno. Znaczy, jakby prostytutki wyszły na ulicę, zachowywały się skandalicznie. Hańba, jeszcze raz hańba. Uważam, że powinni być bardzo, bardzo radykalnie ukarani tacy ludzie. Ja zakładam, bo patrząc na wiek, że prawdopodobnie część z tych osób to są studenci. Ja bym chciał usłyszeć natychmiast głos rektorów tych uczelni, w których one studiują, które jednoznacznie wskazują na zachowania tych ludzi jako nielicujące z godnością studenta. Powinny te osoby zostać natychmiast wyrzucone ze studiów. Natychmiast, z wilczym biletem, w ogóle żadna uczelnia nie może przyjmować takich ludzi. I to jest bardzo jednoznaczne i żądam tego zweryfikowania, czy ci ludzie nie są studentami. Jeżeli ci ludzie pracują, to wzywam pracodawców, wzywam was pracodawcy do tego, żebyście jednoznacznie pozbyli się ze swoich firm tych ludzi. To są ludzie niegodni. Jeżeli ci ludzie plują na mundur żołnierza, na godło znaki polskie i są godni do tego, by pracować, żeby tworzyć jakiekolwiek wartości, żebyśmy my ze środków publicznych utrzymywali ich w zatrudnieniu, czy też jeżeli to są instytucje publiczne, czy też na studiach, jeżeli to mówimy o studiowaniu, a w Polsce studia są, przypomnijmy, bezpłatne, wszyscy się rzucamy z podatków na pokrycie tych kosztów. I trzecia rzecz, ja bym te osoby
Rozumiem, że one protestują przeciwko obronie przez żołnierzy granicy Rzeczpospolitej. Więc ja proponuję, jak one są takie chętne do zdejmowania gaci, majtek, to połączyć się z ludźmi w drodze, jak to mówi obecna koalicja. Ludzie w drodze, ci inżynierowie na granicy, ci piłkarze na granicy, którzy pokazali, w jaki sposób traktują kobiety we Francji, w Niemczech. Ja bym proponował, żeby te prostytuujące się osoby zostały połączone z tymi ludźmi w drodze na miesiąc. Proszę bardzo. Zamknijmy ich w obozie takim przejściowym, żeby się poznali, zrozumieli, wsparli się. Dla mnie to jest szokujące. Dla mnie to jest po prostu szokujące. To, co pokazał program, to, co pokazują te filmy, pokazuje patologię, upadek młodych ludzi, nie rozumiejących w ogóle tego, co się na świecie dzieje, zagrożeń, które niesie współczesny świat, postawy żołnierzy, która wynika z obowiązku obrony ojczyzny. Żołnierze są rozbrajani przez władze, przez decyzje Ministerstwa Obrony Narodowej, przez decyzje swoich przełożonych, zaklejane magazynki, limitowane naboje, bez żadnego zabezpieczenia, bez kamizelek kuloodpornych, bez systemu wsparcia, zabezpieczenia lekowego, bezpieczeństwa lekowego. Rząd w ogóle poszedł w kierunku absurdu i zrezygnował ze 140 milionów euro na budowę systemu bezpieczeństwa lekowego w Polsce i zamienił to na samochody elektryczne, dopłatę samochodów elektrycznych. Rektorze, mówi pan, gdzie jest państwo? Państwo zwariowało. Znaczy ludzie rządzący państwem zwariowali. Będą kupować samochody elektryczne, znaczy będą dawać pieniądze na samochody elektryczne, zakup. Będą rozdawać pieniądze, 300 milionów będzie szło na zakup rowerów elektrycznych. W sytuacji, kiedy mamy zagrożenie przy naszej granicy, okazuje się, że najważniejsze jest to, żeby realizować założenia Zielonego Ładu. To jest wojna hybrydowa. To jest wojna hybrydowa. My jesteśmy atakowani na granicy, a nasz budżet i nasze zdolności finansowe są rozwalane, rozbijane przez demagogów ideologicznych Zielonego Ładu. I ta młodzież rozhisteryzowana, którą widzimy, młodych ludzi, którzy są ludźmi upadłymi. Upadłymi totalnie, w zero wartości, zachowania absurdalne. Wymachywanie palcami, zdejmowanie majtek. To jest jedyny cel ich w życiu dzisiaj. Oni są w założeniu utrzymywani przez rodziców. Teraz zachowują się absurdalnie. Ja bym chciał rodziców, wzywam rodziców. Zajmijcie się swoimi dziećmi, bo to, co się dzieje, jest absurdalne. Jeszcze raz powtarzam, rektorzy uczelni Rzeczpospolitej, jeżeli to są wasi studenci, to macie procedury na usunięcie tych ludzi. Pracodawcy, jeżeli są to wasi pracownicy, macie obowiązek zareagować. Jeżeli chcecie jakiejkolwiek godności, namawiam, drodzy państwo, do zidentyfikowania. To pozwolę panu, panie doktorze. W jakich uczelniach one studiują, w jakich zakładach pracy ci ludzie niosą wizerunek pracodawcy, bo to jest porażka. To jest porażka. Nic lepszego nie prostuje jak odrzucenie społeczne. My musimy nauczyć się odrzucić społecznie ludzi zachowujących się patologicznie, absurdalnie niebezpiecznie dla społeczeństwa. Jeżeli tego nie zrobimy, poniesiemy tego konsekwencje bardzo brutalne. Panie doktorze, ale pozwoli pan, że ja panu... Wojna to jest klęska dla całego społeczeństwa. Panie doktorze, pozwoli pan, że ja panu przerwę dosłownie na sekundę. Mianowicie profil na platformie X, profil Służby Akcji informuje. Aktualizacja odnośnie ludzi, którzy zaatakowali naszych żołnierzy. Dowiedzieliśmy się, że na obecną chwilę nie wykonano żadnych czynności z tymi osobami. Żadnych. Obecnie policjanci prowadzą sprawę. Analizują nagranie pod kątem prawnym. Wstępne brane pod uwagę znieważenie, naruszenie etykalności cielesnej i kilka wykroczeń.
Policjanci chcą zidentyfikować te osoby, między innymi poprzez ustalenie kierowcy samochodu, który stał na poboczu drogi, a jego rejestracja została nagrana. Problem w tym, że kierowca może zeznać, że on nie zna tych ludzi, był tam przypadkowo. Postępowanie trwa, jednak mając na uwadze okoliczności tej sprawy, zdecydowaliśmy się nie tylko ujawnić więcej informacji naszym obserwującym, ale pomożemy policji, prześlemy im dane adresowo organizatorki. Według naszych ustaleń za spęd tych ludzi odpowiada aktywistka, która jest już znana Straży Granicznej ze swoich akcji. Na jej podwórku często są namioty aktywistów z innych krajów, których zaprasza do siebie. No to chwileczkę. Są zidentyfikowane osoby, należy upublicznić wizerunek, należy pokazać tych ludzi. Ci ludzie są bardzo odważni, bo się czują anonimowi. Ci ludzie są bardzo brutalni w swoich zachowaniach, bo uważają, że nie spotka ich żadna kara. A to jest brutalność. To, co oni pokazali, to jest bardzo przemocowe. Jest bardzo agresywne, bardzo przemocowe. Ci ludzie, tak jak powiedziałem, są spatologizowani. Zachowania prostytutek. Bo tak się zachowuje człowiek, który żyje ze sprzedaży swojego ciała. To jest skandal. To jest skandal. To są oczekiwania absurdalne. Zachowania absurdalne. Jeszcze raz powtarzam. Obraza, mundura żołnierza Rzeczpospolitej. Dla mnie skandalem jest zachowanie ministra obrony narodowej. Ukrywanie tego, bo znowu po post factum dowiadujemy się o tym. Minister, gdzie jest żandarmeria? Ta taka chętna, która nakłada kajdanki dla żołnierza polskiego. To jest policja w wojsku. Gdzie jest żandarmeria? Gdzie ona była? Czemu nie reaguje? Czemu nie wchodzi, nie aresztuje? Gdzie jest ABW, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego? Na terenie Rzeczpospolitej dochodzi do ataku na żołnierza polskiego. Nie, ABW jest bardzo odważne i zorganizowane, jak nałoży maski, wyprowadza posła. To jest bardzo ciekawe, co się dzieje w Polsce. Gdzie jest premier? Gdzie jest premier? Gdzie jest premier? Gdzie są ministrzy? Ale oczywiście. Znaczy, to powiedziałem, to jest wojna hybrydowa. Mamy sytuację, w której podpalany jest naród, rozhisteryzowane społeczeństwo, gównażeria, bo to jest ciężko w ogóle nazywać. To, co ci ludzie robią i jak się zachowują. Oni łamią wszelkie zasady społeczne. Dlatego powiedziałem, zasada prosta, odrzucić społecznie. Odrzucić. Wyrzucić z pracy, jeżeli są zatrudnieni gdziekolwiek. Pracodawcy ich widzą. Odrzucić i wyrzucić z uczelni. Rektorzy ich widzą. To nie jest tak, że ci ludzie są nierozpoznawalni, anonimowi. Jeżeli nie poniosą konsekwencji ci ludzie, panie redaktorze, mamy masowe takie zachowanie za miesiąc, za dwa. Mamy absurdalne zachowanie, one się przeniosą z granicy na miasto, na całą Polskę. Plucie na mundur będzie standardem. Młodzi ludzie są odklejeni. Odklejeni totalnie. Tacy ludzie powinni być powołani do wojska. Natychmiast. Sąd powinien ich skazać na pracę społeczną w zastępstwie odbycia służby wojskowej. Aż nabędą pokory i szacunku do munduru Rzeczpospolitej. Jeszcze raz pytam, gdzie jest minister obrony narodowej? Gdzie jest minister spraw wewnętrznych i administracji? Gdzie jest szef policji? Gdzie jest szef żandarmerii? Żandarmeria, jeszcze raz, tak chętnie kajdanki nakładacie na żołnierza polskiego. Gdzie teraz jesteście? Powiem tak, ja mogę panu spróbować odpowiedzieć na pytanie, gdzie jest minister obrony narodowej. Otóż minister obrony narodowej za pośrednictwem Platformy X, czyli dawnym Twitterze, zamieścił informację, panie redaktorze, ja bardzo przepraszam najmocniej. To jest obrzydliwe. Znaczy, to jest obrzydliwe, jeżeli logik, jak upadł polski rząd i polskie władze, żeby komunikować się przez Platformę X. Co się dzieje z waszymi mózgami, ludzie? Do czego myśmy doprowadzili? Oni się komunikują przez Platformę X. Ja nie mam Platformy X. Mnie to w ogóle nie obchodzi. Masz obowiązek, ministrze, stanąć w mediach, wszystkich mediach, publicznych, niepublicznych, konferencje zrobić i przedstawić swoje jednoznaczne stanowisko. I nie wysyłać korespondencji. Masz wysłać żandarmerię, bo ona też tobie podlega.
obrony narodowa, żandarmeria jest wojskowa, masz podjąć decyzję, a nie zasłaniać się hasłami w stylu wysłałem do kogoś korespondencję. Wysyłają sobie liściki. To jest upadek. Upadek, niewiedza, niekompetencja. No ale jak mamy ministra obrony pediatrę, to bawi się jak z dziećmi. Ostre słowa dzisiaj, panie doktorze, bardzo ostre. To nie są ostre słowa, panie rektorze. Ja jestem obywatelem Rzeczpospolitej. To jest obrzydliwe, co ja codziennie widzę. To jest przerażające. Dlatego, że konstytucja, która tak na gębach była wszystkich, daje gwarancję mi bezpieczeństwa, ale też daje prawo tym żołnierzom. Konstytucja przez rządzących jest traktowana tylko po to i w taki sposób, żeby instrumentalnie przykładać nią. Absurdalnie. Dzisiaj w nocy usłyszeliśmy, w jaki sposób prokuratura została ośmieszona w wymiarze międzynarodowym. Proszę Państwa, po czymś takim dymisja ministra spraw zagranicznych to jest pikuś. Dymisja prokuratora generalnego to jest pikuś. Ale nie w Polsce. Ale nie w Polsce i to jest bolesne. My się teraz zastanawiamy, co będzie następne. A na takich ludzi jak ja, panie rektorze, oni się zastanawiają, w jaki sposób go ukarać, na czym go złapać, o co go oskarżyć, o cokolwiek. Znaleźć paragraf, żeby przestał mówić. Mamy jak za komuny. Jak mówisz, przeszkadzasz, jesteś niebezpieczny. I to jest demokracja, to jest wolność słowa. Wolność słowa to jest właśnie pokazana. Możesz opluć, poniżyć, obrazić, zhańbić, ale jak jesteś chroniony po stronie słusznej, to ci nic nie grozi. Ale jak mówisz w obronie ojczyzny, narodu, stajesz się niebezpieczny. To szukamy, aż znajdziemy. A na każdego paragraf się znajdzie. Może coś zrobił, albo czegoś nie zrobił. To go ukaramy. I sprawność jest nadzwyczajna. Jeszcze raz. Gdzie jest żandarmeria? Gdzie jest prokuratura? Gdzie jest Ministerstwo Obrony Narodowej? Gdzie są rektorzy uczelni, osób studiujących, bo są wśród nich studenci? Gdzie są pracodawcy, którzy ich zatrudniają? Gdzie są? Jeżeli pracują w instytucjach publicznych, to jest skandal. W jakichś ministerstwach, urzędach, skandal. Trzeba jednoznacznie i to jest... Gdzie są dzisiaj dziennikarze śledczy, panie rektorze? Bo my sobie rozmawiamy, ale waszym zadaniem jest zidentyfikować każdą osobę, wskazać, kim ona jest. Ja oczekuję tego od was, jako dziennikarzy, waszej stacji, innych stacji, które myślą, bo wy myślicie, stacji myślących. Internet jest dzisiaj łatwy w tym zakresie. Jak nie zostaną wskazane osoby i źródła ich finansowania, to będziemy dalej mieli tego typu działania. Żołnierzom trzeba pomóc. Żołnierze są na granicy, oni nas bronią, a my musimy wszyscy bronić naszych żołnierzy. Bo jak nie będziemy mieli żołnierzy, to nie będziemy mieli państwa, nie będziemy mieli narodu, będziemy niewolnikami. Więc walczymy o wolność. Panie doktorze, to ja w tym momencie obiecuję panu, ale również moim widzom, żeby dołożę wszelkich starań, aby pomóc Wojsku Polskiemu i na pewno o tej sprawie nie zapomnę. Niestety nasz czas dzisiaj dobiegł końca, ale tak jak powiedziałem, a słów na wiatr nie rzucam, na pewno będę się przyglądał tym osobom i będę tą sprawę monitorował. Szanowni Państwo, dzisiaj moim Państwa gościem w programie Temat Dnia w TVMN był pan doktor Artur Bartoszewicz. Bardzo panu dziękuję za mocną rozmowę. Kładziem się nisko. Z państwem, ja również dziękuję. Z Państwem widzę się już za chwilę, tak więc zostańcie z nami i tradycyjnie wspierajcie wolne media i niepokornych dziennikarzy. Jak widzicie, nie boimy się ruszać tematów niewygodnych dla mainstreamu. Oliver Pochwat, dziękuję.